niedługo. Szósty rok już zaczynam. Świniaków już chodzę. Sam bez mamy. Czy wiecie? Nie zginę po drodze, bo bym gapł przecież. Lecz kolegom Ludwikiem. Maliny, melony.
Proszę, proszę. Proszę zamknąć drzwi, wygramy tutaj. Nie trzymaj. Powolutku, powolutku. Co ty tam chcesz? Chcesz? To zaraz też wejdziemy. Nie chcę. Tu chcesz? A tu trzeba być policjanie. Chcesz tam wejść? Się codziennie po to zdrowo i czubi się. Pół godziny ćwicz od dzisiaj. Rób przysiady, potem skłony. Machaj ręką jak szalony. Ty się zmęczysz po wyższe. Robisz, lubi, bawić się. Raz, dwa, trzy, a potem pięć. Ćwicz, gdy tylko masz znów chęć. Ćwicz, gdy tylko masz znów chęć. Wychowa przygoda. Mają zawsze przygód wiele. Miś, jego przyjobie. Co ja tutaj jeszcze robię? W jednej chwili nasz niedźwiadek ruszył. Wtem pojawia się przeszkoda. Płotek w lesie. Jaka szkoda. Pomysł rzuca. Mateusz, a to jest Gumiś, a ja jestem Gosia. Możesz go pogłaskać po szyjce. Zobacz, jaki cieplutki jest. Co ci powiedziałem, że spadniesz? Dobra, idziemy dalej. Kacper, ostatni raz. Kacper, pozbieraj te koszyka, bo ci pozbieram. Tak, Jony? Nie. Zosia? A ty, ja jestem na placu szkolnym z Amelką. A co to ty? Masz ten zielek? Tutaj masz wszystkie farby. Ania! Nie, dam wam jeszcze, tak? Dam wam jeszcze ręczniczkę, tak? Ale... Odwieźcie odpowiedzi! Nie,
że Julia, tata, mama i tak dalej? Jesteśmy na terenie Zespołu Wczesnej Edukacji, gdzie po raz dziewiąty bawimy się na festynie. W tym roku tytuł i hasło naszego festynu: rodzinnie, zdrowo i na sportowo. Zasadniczym i podstawowym celem naszego festynu, naszej zabawy jest zbiórka honorowego krwiodawstwa. Wspólnie z Klubem Honorowych Krwiodawców przy Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni organizujemy po raz drugi zbiórkę krwi. Ponadto podczas zabawy również gromadzimy środki na sprzęt zabawowy dla dzieci. Ale najistotniejszą sprawą podczas tego festynu jest zabawa, podczas której dzieci mają wiele, wiele ciekawych atrakcji, a te atrakcje zapewniają im rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy całego Zespołu Wczesnej Edukacji. Ale bez przyjaciół tej imprezy nigdy byśmy tak pięknie nie zorganizowali. Mamy ich wielu, co zresztą widać tutaj na naszym placu, a jest to Państwowa Straż Pożarna. Dziękujemy Panie Komendancie za coroczne wsparcie nas w tej akcji. Jest również z nami Policja, Panu Komendantowi Policji również dziękujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy Pana Komendanta. Dziękujemy również Poszukiwawczemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Mamy między innymi tutaj również Straż Leśną. Tym służbom, wszystkim ratowniczym szczególnie dziękujemy. Natomiast mamy takich stałych również też przyjaciół, którzy na co dzień z nami współpracują. Są to dwie spółdzielnie działające na terenie naszej dzielnicy Dąbrowa. Jest to Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa na Wzgórzu. Obu prezesom i członkom zarządu bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc codzienną, a również i przy organizacji tego festynu. A wszystkim uczestnikom życzymy pięknej zabawy, dużo wrażeń, pięknej pogody i takiej do końca fantastycznej zabawy, jak tutaj widać. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Ja też.
Jak pani oceniają ten festyn? Bardzo piękny, bardzo piękny. Jak co roku wspaniały. Wspaniały. Jaki? Super fajny. Pani oceniają ten festyn? Bardzo fajny. Jest ty taki? Tak. Ocenia ten festyn? Super. Bardzo fajna impreza. Bardzo sympatycznie. Pomachaj. Jak się podoba? Jak się podoba? Kilka wystanów. Bez pierwszych mówiłam na scenie. Ale do kamery powiem. Bardzo mi się podoba. Jest super. Dobra. Masz czapkę. Dzień dobry. Bardzo fajnie. Dobra. Sympatycznie. Bardzo rodzinnie. Bardzo sympatycznie. Wszyscy mają takie same zdanie? To jest ten tam, to się pogoda pisze. Rany jak zawsze. Jak zawsze, jak co roku. I zapraszamy rodziców. No ale jest taka petycja ze strony dzieci, żeby codziennie było coś takiego. Ale codziennie, no na lekcjach nawet tak zostało, proszę pana, że aż przyjechać do tego. Nie ma sprawy, tak? Tak. Przyjmują ten festyn. O, bardzo dobrze, bardzo piękny festyn. Jesteśmy zachwyceni. To może pani na celu? Nie, ale w każdym razie pogoda dopisuje, jesteśmy zachwyceni. Tak, podoba nam się. Od rana się zmienia, pogoda, ale bardzo dobrze, bardzo szczęśliwe zadowolenie. A dzieci? Też. Mieć swój cel też, za daleko patrzysz znów. Jak zwykle udana. Tak. Bardzo? Tak. Piotruś zdobył dzisiaj złoty medal, to jest zadowolona. Gratuluję tych medali. Dziewczyny, dostałam dwa dyplomy. Następnie zapraszamy Wiktorię. Tak, bardzo była córka. Aha, dziękujemy ślicznie. Julia Karbo.